Witam Państwa. Bardzo się cieszę, że postanowili Państwo dziś do nas dołączyć i wspólnie delektować się, mamy nadzieję, dobrym spektaklem tutaj w Sheffield na Bramall Lane. A przy mikrofonach czekają już Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy nadzieję, że obie drużyny dadzą nam dzisiaj pokaz kunsztu piłkarskiego i zobaczymy mnóstwo sytuacji. W tej chwili, Jacek, jedno jest pewne, piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Sheffield United rozpocznie mecz taką oto jedenastką. Wydaje mi się, że będą tu grać w ustawieniu 1-5-3-2. Zdecydowanie stawiają na grę środkiem. W tej strefie mamy w sumie aż 8 graczy. Jest tu gęsto, więc powinniśmy się spodziewać krótkich podań. Na bokach zostaje tylko dwóch piłkarzy, którzy formalnie są obrońcami, ale będą zmuszeni operować na całej długości boiska. To może ograniczać możliwości rozciągnięcia gry. Goście wystąpią w tym meczu w następującym składzie. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1-5-3-2, Jacku. Na to właśnie wygląda. To ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić, inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry. Raczej na cierpliwe konstruowanie akcji z udziałem tercetu środkowych pomocników. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Świetnie teraz to zablokował. Malin. Kanon. Jeszcze nie słychać gwizdka. Zastosowana korzyść. Jones. Przechwyt. Dobre zachowanie. Ma wsparcie, by to rozegrać. Kibice chcą strzału. Będzie strzał. Uwaga! O, naprawdę, dobra obrona. Mocno się teraz cofają. Zapraszają wręcz do pressingu. Norwood. Czy trafi do siatki? Nie patyczkował się teraz. Wybił daleko. Malin. Mocne wejście, ale czyste. Berge. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Dalej groźnie! Znowu blok. Świetnie funkcjonuje obrona. Z tego może coś być. Gol! A jednak nie ma gola! Jakim cudem bramkarz przerzucił piłkę nad poprzeczką. Niewiarygodne. No wreszcie jakaś okazja. Z tego może być prowadzenie. Jakież teraz ożywienie wśród kibiców.
Sędzia dostrzega to przewinienie, ale pozwala grać dalej. Sonderberge. Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. Nie, nie ma gola. Dużo było mocy w tym strzale, ale precyzji odrobinę mniej. W ostatnich 15 minutach gra przebiega pod dyktando miejscowych. Mimo wciąż utrzymującego się remisu da się zauważyć, że to zawodnikom tej drużyny bardziej zależy na strzeleniu gola, który dałby im prowadzenie. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Piłka w grze. Będzie strzał, uwaga. Jednak nie ma gola. Jakimś cudem bramkarz przerzucił piłkę nad poprzeczką. Niewiarygodne. Sonderberge. Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale... Nie, nie ma gola. Dużo było mocy w tym strzale, ale precyzji odrobinę mniej. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Jest presja, ale dobrze się zastawia. Jest silny, umie chronić piłkę ciałem, nie odda jej łatwo. Mamy remis, spokojnie teraz przygotowują atak. Dobrze się teraz zachował, ale to nie koniec nerwów. Piłka poza boiskiem. Grę rozpocznie więc bramkarz. Popatrzmy na ten strzał sprzed paru chwil. Naprawdę niewiele zabrakło tu do gola. Zbyt łatwo oddana piłka. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Palmer. Jones. Może im dać prowadzenie. Doskok do rywala i po akcji. Jones. I mamy stratę. Może teraz dobrze dograć do partnerów. I teraz kibice chcieliby strzału. W końcu! Wreszcie zaczęło się strzelanie w spotkaniu, w którym długo żadna ekipa nie mogła się przemóc. Mam nadzieję, że teraz gole posypią się jak z rękawa. W tej bramce, którą teraz wspólnie oglądamy na powtórce, podoba się zwłaszcza ta siła wykończenia, którą strzał na pewno posiadał. Zupełnie jakby miał rozerwać siatkę.
Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Jones. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka. Zresztą popatrzmy, co zrobi w tej sytuacji. Tak jest! Dopiero co cieszyli się z jednej bramki, a już mają następną. Czy rywale jakoś odpowiedzą? Powtórka. Możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima sort. Doskonałe, pewne wykończenie, nie myli się, uderza mocno i słusznie. Z tak bliska nie ma co bawić się w półśrodki. No to mamy 2-0. Ale szatak teraz na piłkę. Przed nami ostatnie 2 minuty regulaminowego czasu. Jest coraz bliżej pola karnego. Schodzi teraz spod linii bocznej do środka. I koniec meczu, proszę Państwa. Ekipa gości liczyła chyba w tym spotkaniu na co najmniej punkt. No tak, mówimy tutaj o zasłużonej porażce. Dwie bramki różnicy w wyniku końcowym nie mogą być i nie są dziełem przypadku. Przede wszystkim za dużo było tu przegranych starć w środku pola, żeby myśleć o korzystnym wyniku końcowym. Imponuje dziś formą. Wielu chciałoby mieć kogoś takiego w swoim zespole. Jest solidna forma, jest i zwycięstwo. Na pewno ma powody do radości po dzisiejszym spotkaniu. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Będzie strzał, uwaga! Jednak nie ma gola. Jakim cudem bramkarz przerzucił piłkę nad poprzeczką. Niewiarygodne. Sonderberge. Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale... Nie, nie ma gola. Dużo było mocy w tym strzale, ale precyzji odrobinę mniej. I teraz kibice chcieliby strzału. W końcu! Wreszcie zaczęło się strzelanie w spotkaniu, w którym długo Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka. Zresztą popatrzmy, co zrobi w tej sytuacji. Tak jest! Dopiero co cieszyli się z jednej bramki, a już mają następną.